Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Piątkowy wieczór to szczególny moment dla Suwałczan, którzy w ostatnim roku zaznaczyli swoją obecność w życiu społecznym, kulturalnym czy gospodarczym. I choć statuetka formalnie jest nagrodą prezydenta miasta, to kandydatów do tej prestiżowej nagrody wskazują mieszkańcy. Oceny dokonań zgłoszonych firm, osób i organizacji dokonuje specjalna kapituła. W ubiegłym roku włócznia trafiła do rąk szóstki laureatów. Wśród nich był sam autor statuetki, profesor Andrzej Strumiło, przy czym ta statuetka nie była dokładnym odzwierciedleniem jego dzieła. Włócznia została ozdobiona diamentem. Tegorocznych kandydatów do nagrody mieszkańcy miasta zgłaszali przez cały miesiąc maj. Spośród tych zgłoszeń wybierani później zostają sami laureaci, oczywiście przez powołaną do tego celu kapitułę. Tak już się przyjęło, że kapitułę stanowią zawsze osoby, które zostały laureatami Nagrody Włócznia Jadźwigów z dwóch poprzednich lat. I tak było również i w tym roku. Ta kapituła zebrała się i spośród osób zgłoszonych typowała do nagrody 7 osób, 7 firm, 7 przedsiębiorstw czy też organizacji. Jako że jest to nagroda prezydenta, ostateczna decyzja wyłaniająca laureatów należała właśnie do niego. Kogo spośród nominowanych wybrał, dowiemy się w piątkowy wieczór.